Dzień dobry, jest piątek, Gabriela Stefanowicz. Zapraszam na program Kurier Jeleniogórski. Nowa perspektywa finansowa, nowe możliwości. Wszystkie osoby, które chciałyby powiększyć ilość miejsc w przedszkolach lub punktach przedszkolnych, powinny przyjść na spotkanie 20 listopada do Książnicy Karkonoskiej. Szczęście i edukacja dzieci to sprawy nadrzędne, dlatego postanowiono zadbać o najmłodszych. Rozpisano konkurs pod nazwą Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości usług edukacji przedszkolnej. W ramach tego konkursu rozpatrywane będą projekty na stworzenie nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w tym dla dzieci z niepełnosprawnością, co jest bardzo istotne, zarówno w przedszkolach, które już istnieją, jak i w nowej lokalizacji na terenie aglomeracji jeleniogórskiej. Dofinansowanie na stworzenie nowych miejsc w przedszkolach wynosić będzie 85%, a na doskonalenie nauczycieli aż 95%. Na ten cel przeznaczono 3 miliony złotych, a wnioski złożone przez beneficjentów powinny opiewać na minimum 100 tysięcy złotych. Beneficjentami mogą być zarówno gminy, jak i organizacje pozarządowe i prywatni przedsiębiorcy, którzy planują otworzyć nowe przedszkola lub też rozszerzyć działalność w przedszkolach, które już prowadzą. Wnioski przyjmowane będą od 30 listopada do 14 grudnia drogą elektroniczną. Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych odbędzie się w Książnicy Karkonoskiej 20 listopada od godziny 10 do 13. Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie www.zitaj.jeleniagora.pl. Przyszły tydzień to nie lada gratka dla miłośników multimediów. W Biurze Wystaw Artystycznych odbędą się spotkania z dwoma wybitnymi artystami. Ale o tym więcej opowie nam Luisa Lasko. W najbliższym tygodniu czekają nas dwa spotkania z artystami multimedialnymi, artystami dużego formatu. Kto na początek? W Galerii BWA będzie nie lada gratka, można powiedzieć, artystyczna, ponieważ w przyszłym tygodniu spotykamy dwóch artystów naprawdę, można powiedzieć, światowej rangi. Pierwsza artystka Joanna Rejkowska, z nią będzie spotkanie w poniedziałek o godzinie 14. Tę artystkę na pewno wszyscy kojarzymy z taką pracą pod tytułem Pozdrowienia z Alei Jerozolimskich w Warszawie. Czyli tak zwana palma z Ronda de Gaulle'a. Właśnie. Jest to artystka niezwykła, ponieważ ona kilka lat temu, otrzymując paszport polityki, powiedziano o niej, że rzeźbi w ludzkich umysłach. I to jest absolutnie prawda. Tworzy instalacje w przestrzeniach publicznych, nadaje im nowe sensy, wyławia dawne sensy. W miejscu getta w Warszawie zrobiła też piękną instalację dotleniacz. Po prostu zrobiła tam staw, ludzie siadali, oddychali i czuli się swojsko. Zmieniła kontekst, albo przywołała dawną symbolikę, nadała nową symbolikę i przywołała dawny kontekst. O tak może należy powiedzieć. Spotkanie z nią w poniedziałek o godzinie 14. To spotkanie odbywa się w ramach projektu Miasto nam odpowiada. Jest to projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Jeleniogóra. Mówię o tym dlatego, że artystka w ramach tego projektu wykonała również billboard. Być może uważni jeleniogórzanie zauważyli i turyści. Zauważyli ten billboard, on był u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Jana Pawła II. Duży billboard mówiący o problemach dotyczących efektu cieplarnianego. Po poniedziałku chwila oddechu, w czwartek kolejny wielki artysta, Nestor polskiego wideoklipu, Jach Paszkiewicz. Jach Paszkiewicz, tak. Jach Paszkiewicz jest chyba pierwszym twórcą klipów muzycznych, wideoklipów. Na spotkaniu, który nosi tytuł Wieczór polskiego teledysku, wideoklipu, będzie w czwartek o godzinie 17:00 będziemy mogli obejrzeć najgorsze i najlepsze realizacje, a jest to artysta, tak jak już Pani wspominała, wielkiego formatu, współpracujący z ważnymi muzykami, Maciejem Maleńczukiem, WW, czy Kultem i wieloma innymi zespołami i artystami, także naprawdę warto przyjść. Spotkanie i komentowanie najlepszych i najgorszych teledysków to nie jedyna możliwość spotkania się z Jachem Paszkiewiczem. Oprócz tego będą także warsztaty we wtorek, środę i w czwartek. Więcej informacji na stronie Galerii BWA. To wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek, który już za tydzień.